niedzielę 29 stycznia odbył się 31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztaby w Bielawie oraz Dzierżoniowie zebrały w tym roku rekordowe kwoty. W Bielawie po raz pierwszy przekroczono barierę 100 tysięcy złotych. Trzeba przypomnieć, że w ubiegłym roku to było około 67 tysięcy złotych zebranych już na sam koniec. Natomiast w tej chwili kolejne licytacje jeszcze trwają, a tuż przed chwilą właśnie na gorąco zakończyła się licytacja fotela burmistrza Bielawy, bo przypomnę, że od tej kadencji taka tradycja się zrodziła, że co roku można wylicytować jeden dzień zarządzania Bielawą na poznawanie Urzędu Miejskiego od kuchni, od zaplecza, jak wygląda praca urzędników, czym zajmuje się burmistrz, a przy okazji zrealizować jakiś jeden swój cel, jakieś swoje jedno marzenie takie, co chciałoby się w mieście zmienić. Oczywiście w miarę rozsądku, w miarę możliwości finansowych gminy. Urząd Miejski i Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki ściśle współpracuje też ze Spółdzielnią Mieszkaniową, z Zespołem Pieśni i Tańca Poloneziaki, Spółdzielcze Centrum Kultury. Działamy wspólnie na rzecz wielkiej idei. No i oczywiście bez wolontariuszy, bez tych ludzi, którzy z puszkami i z wielkim sercem przede wszystkim kwestują po mieście w zimne styczniowe poranki i wieczory. Także tutaj szacunek i te puszki napełniają się dzięki wielkim właśnie sercom i takiej empatii, którą każde dziecko posiada. No dodam też jako ojciec, że moje obie córki od wielu lat też są wolontariuszami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kiedyś z puszkami na ulicy, dziś w sztabie liczą pieniądze z puszek, także mamy też tutaj swój osobisty wkład w to wielkie dzieło. Wydaje mi się, że będzie rekord, bo już na godzinę 18 mieliśmy 61 tysięcy zadeklarowane, a jeszcze nie mamy policzonych aukcji, ale gro nie mamy zliczonych wolontariuszy, nie mamy zliczonych licytacji tutaj, które są dzisiaj po prostu rekordowe i nie mamy zliczonych eskarbonek wolontariuszy. W zeszłym roku nasza kwota była 67 tysięcy, myślę, że naprawdę ją pobiliśmy w tym roku. Na ulicach było 90 wolontariuszy dzisiaj, od grudnia były puszki w sklepach, też w 90 punktach usługowych i w sklepach były puszki w OŚP-u i tutaj w sztabie tak naprawdę poza wolontariuszami z identyfikatorem było tutaj około 30 osób, które pomagały w kuchni, które upiekły ciasta, które u góry liczą pieniądze. Też mieliśmy awarię, bo liczarka, którą mamy, dał się zepsuła i to wszystko po prostu teraz liczymy, ale to chyba jest ta magia, która powoduje, że te rekordy się biją. Padł naprawdę rekord wszechczasów. Dotychczas to były kwoty na poziomie 500-600 zł. W tym roku padł rekord 1100 zł za jeden dzień na fotelu burmistrza, także bardzo się cieszę. Jestem przekonany, że Bielawa pobije kolejny rekord Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i że ten szczytny cel, na który co roku jest kwestowany, no będziemy realizować wspólnie z Jurkiem Usiakiem. Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona, bo wszyscy baliśmy się, jak to będzie w tym roku, bo rozumiemy, że wszystkim nam jest ciężko, bo sytuacja ekonomiczna jest bardzo ciężka i wiemy, że wszyscy starają się mieć pieniądze na życie, ale nie spodziewałam się, że będzie aż tak hojnie i naprawdę jestem dumna z Bielawian, z Bielawy, jak zawsze daliśmy po prostu z siebie wszystko. Sztab w Dzierżoniowie zebrał natomiast ponad 400 tysięcy złotych. Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Dzierżoniowie to zawsze duże wydarzenie. Teraz 31 finał. Pod hasłem walczymy z sepsą. Powiem tak, finał przechodzi nasze najśmielsze oczekiwania. Kwota wręcz absurdalnie niemożliwa. W ogóle nie marzyliśmy o takiej kwocie. Aktualnie jest blisko godziny 17. Deklarujemy do Warszawy już kwotę ponad 270 tysięcy złotych. Na to oczywiście składają się nasze aukcje na Allegro, których było 93 dokładnie, ale wspaniale zagrały placówki oświatowe na terenie Dzierżoniowa, Pieszyc i Niemczy. Przyniosły kwotę blisko 140 tysięcy złotych do sztabu. To budzi nasz ogromny podziw, ogromny szacunek. Ta kwota zebrana w placówkach no nas, tak powiem, wszystko powaliła, bo to jest niewyobrażalna kwota, której do tej pory nigdy nie było. Po tych minifinałach odbył się też wieczór kabaretowy, piękne licytacje, Kabaretka 2, Andrzej Grabowski, piękny występ, pełna sala. No, my mamy pozytywne opinie, ludzie wychodzili bardzo zadowoleni, a na naszym koncie zbiórki ta kwota też bardzo zaczęła rosnąć. Dzisiaj od godziny 7 kwesta na ulicach Dzierżoniowa, Pieszyc i Niemczy. Następnie tutaj w sali koncertowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury odbył się pierwszy turniej w FIFA. Następnie pokaz modelarstwa, pierwszej pomocy. No i od godziny 16 scena główna miało być na dworze, ale niestety ze względu na pogodę przełożyliśmy tą imprezę do kina. Zaczęła się ona o godzinie 16 występem amatorskiego ruchu artystycznego Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury. Teraz zespół Wędrowne Gitary, następnie Antony Eska. W międzyczasie liczne licytacje, a gwiazdą wieczoru Dawid Narożny. Wszystko zakończymy światełkiem do nieba w postaci zimnych ogni, a wieczór zwieńczy tort dla wolontariuszy i mieszkańców. Do późnych godzin nocnych będzie pewnie trwało liczenie, ta kwota w tym roku jest przeolbrzymia do przeliczenia. Nas to cieszy, że ludzie tak chętnie wspierają tą ideę. No i
czekamy, będziemy grać do końca świata jeden dzień dłużej. Wynik nasz jest imponujący, tutaj Dzierżoniowski już wczoraj był przekroczony rekord z tamtego roku, to jest niesamowite, bo w zasadzie to była dopiero część, połowa może tych działań, które były zaplanowane i realizowane, które przynosiły te przychody, więc na pewno w tym roku możemy się spodziewać świetnego wyniku, pewnie to będzie wynik jeden z lepszych w województwie naszym dolnośląskim, ale i w kraju i wielka chwała za to. Ja myślę, że będziemy naprawdę tutaj mogli się pochwalić tym wynikiem. Ja również przed chwilą oddałem swoją puszkę, więc zawsze te kilkaset złotych mam świadomość, że poprawi i pomoże w tej najważniejszym celu tego dzisiejszego spotkania, czyli w leczeniu. Bardzo nam zależy, żeby mieszkańcy z nami byli w tym szczególnym dniu, bo tak jak Jurek zawsze powtarza, rekordy są ważne, ale nie najważniejsze. Ważne jest przybywanie razem, dzielenie się dobrocią, dzielenie się radością, dzielenie się pozytywną energią. To zawsze jest tak, że my w tym tygodniu finałowym mamy bardzo duże zmęczenie, no ale w niedzielę jak dostajemy masę endorfin od mieszkańców, właśnie tych uśmiechów, tych pozytywnych takich wiadomości, to później przychodzimy późną nocą do domu i się zastanawiamy, jak tutaj zasnąć. Dużo ludzi nas odwiedziło, dużo pozytywnych emocji, dużo pytań, dużo rozmów. To nas cieszy w tym dniu, bo my też czujemy takie wsparcie wtedy, że to, co robimy, że ludzie doceniają, że chcą z nami rozmawiać, chcą w tym brać udział. Wolontariusze przynoszą pełne puszki pieniędzy z uśmiechami. Mimo tej temperatury, która no nie jest wiosenna i nie jest komfortowa do spacerowania po mieście, no to serce rośnie naprawdę. Zawsze mamy się czym pochwalić, to jest oczywiście zasługa organizatorów, a przede wszystkim wolontariuszy. Dzierżoniowie, jak widzimy, te gorące, czerwone serca są otwarte. Co roku grupa kilkuset, szczególnie dzieci, ale też osoby w wieku szkolnym, osoby dorosłe, starsze, bardzo mocno się angażują i biorą udział w tych finałach. Ja już po prostu nie jestem w stanie zliczyć, ile tych wydarzeń się zadziało, bo oczywiście minifinały w szkołach, bo oczywiście wczoraj wieczór kabaretowy, który też był bardzo, bardzo miły, przyjemny i dużo pieniędzy udało się zebrać, te licytacje facebookowe, internetowe, ale też i biegi. Dzisiaj byliśmy na Alei Bajkowych Gwiazd, gdzie odbył się bieg taki charytatywny. W każdym miejscu właśnie idea jest taka, żeby się spotkać, żeby się cieszyć tym dniem, bo to jest w środku zimy faktycznie bardzo gorący dzień i żebyśmy przy okazji w zasadzie zebrali pieniądze na szczytny cel. Bardzo dziękuję Państwu za to i oczywiście gramy jeszcze dzisiaj, a już zapraszam na kolejne lata. Mimo ciężkiego czasu, bo przecież zawsze słyszymy słowa kryzys, inflacja, drożyzna. Natomiast WOŚP to jest taki fenomen, ja mam takie wrażenie, że nieważne co się dzieje na terenie kraju, nieważne co się dzieje w portfelach obywateli, mieszkańców naszego kraju, to WOŚP zawsze będzie na tym pierwszym miejscu i ta przysłowiowa złotówka zawsze jest na ten styczeń odłożona, co nas, wolontariuszy i wszystkie osoby zaangażowane od wielu, wielu lat w WOŚP bardzo cieszy. WOŚP to jest takie zjawisko, jak ktoś raz już poczuje tą adrenalinę, to będzie łączył do końca świata jeden dzień dłużej. To był piękny finał. Wszystkim zaangażowanym osobom gratulujemy wspaniałych wyników.